marszałek, Wysoka Izbo. Mieszkańcy powiatu trzebnickiego oraz kierowcy korzystający z autostradowej obwodnicy Wrocławia od kilku miesięcy bezskutecznie interweniują w sprawie przygotowania korekty sygnalizacji świetlnej mieszczącej się we wsi Kryniczno w ciągu drogi krajowej nr 5 Wrocław-Poznań lub przebudowy skrzyżowania w tej miejscowości. Nadmieniam, że na odcinku zjazd ZAOW Wrocław Północ, a omawiane skrzyżowanie, tworzą się gigantyczne korki utrudniające wyjazd z Wrocławia w godzinach porannych oraz wjazd do stolicy Dolnego Śląska, także po południu. W interpelacjach i zapytaniach, które kierowałem do pana Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, zwracam uwagę na ten problem. Także w korespondencji mailowej pomiędzy mieszkańcami powiatu trzebnickiego, także mną jako posłem ziemi trzebnickiej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziałem dolnośląskim interweniowaliśmy w tej sprawie. Cieszę się bardzo, że panowie podsekretarze stanu, pan Radosław Stępień oraz pan minister Maciej Jankowski w odpowiedziach na moje zapytania i interpelacje informują, iż zajmą się tym problemem. Jednakże jako najpoważniejszy problem wskazują brak środków, które mogą w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oddziale dolnośląskim na ten cel wygospodarować. Chciałbym zwrócić uwagę, że wskazywana przez panów ministrów budowa drogi ekspresowej S5 jako antidotum na istniejące korki na obecnej drodze krajowej nr 5 w miejscowości Kryniczno jest rzeczywiście fakt. Jednakże odsyłanie tej inwestycji na lata 2014-2015 nie w pełni nas satysfakcjonuje. Panowie ministrowie zgodnie wskazują, iż w programie budowy dróg krajowych i autostrad, który został przyjęty przez rząd polski, ta inwestycja, czyli droga ekspresowa S5, została zakwalifikowana jako inwestycja, która będzie realizowana po roku 2013. Jednakże już dzisiaj jest przygotowany u wojewody dolnośląskiego wniosek oddziału dolnośląskiego Generalnej Dyrekcji o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. Wnoszę więc o to, by w budżecie 2012 roku w ramach środków będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mogły znaleźć się pieniądze na przeprowadzenie wykupu gruntów pod inwestycje drogi ekspresowej S5 Wrocław do Korzeńska. Szanowni Państwo, chciałbym także w związku z odpowiedzią, której udzielił mi pan Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w odpowiedzi na zapytanie nr 192 zadać kolejne pytania do pana ministra Sławomira Nowaka. Jakie działania związane z budową drogi ekspresowej S5 z Wrocławia do węzła Korzeńsko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza podjąć w latach 2012-2013, tak aby zgodnie z przypominanym tutaj programem budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015 w sezonie budowlanym 2014 roku mogła już trwać inwestycja. Czy resort planuje przeprowadzenie wykupów gruntów zgodnie z przygotowanym do podpisu przez wojewodę dolnośląskiego zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej już w roku 2012? Czy resort uwzględnia możliwość uruchomienia prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S5 Wrocław-Korzeńsko w roku 2013 w związku z możliwością pojawienia się oszczędności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, na przykład w związku z nierozliczeniem innych projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce bądź przesunięciem środków z działki, z tak zwanej działki kolejowej. Jeśli takiej możliwości resort nie uwzględnia, to jakie inne tak zaawansowane dokumentacyjnie jak budowa drogi ekspresowej S5 z Wrocławia do Korzeńska projekty resort planuje przesunąć do realizacji w latach 13, 14 i 15, bo to, że wolne środki w ramach PO IiŚ-u będą, wielu ekspertów wskazuje już dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.